Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy sprawozdaniem z jednego z najważniejszych wydarzeń polonijnych roku. Pielgrzymki Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej do polskiego cmentarza w Niagara on the Lake, która odbyła się w minioną niedzielę. Uroczystość, w której jak zawsze wzięła udział Polonia z regionu Niagara oraz z miast południowego Ontario i zachodniej części stanu Nowy Jork, upamiętniała setną rocznicę czynu zbrojnego Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej podczas I wojny światowej. Wiele szczegółów na ten temat przybywającym dostarczyła umieszczona naprzeciw polskiego cmentarza wystawa przedstawiająca duży wkład, jaki Kanada i rząd kanadyjski wniosły w uzyskanie przez Polskę niepodległości, z podkreśleniem działalności Wojskowego Obozu Szkoleniowego imienia Tadeusza Kościuszki w Niagara on the Lake. Ekspozycja przygotowana przez Polonia Canadian Institute for Historical Studies przez 2 miesiące prezentowana była w Centralnej Bibliotece Mississaugi. Przypomnijmy więc, że w roku 1917 22 tysiące mężczyzn polskiego pochodzenia zgłosiło się do wojska, by po przeszkoleniu dołączyć do tworzącej się we Francji armii generała Józefa Hallera. Odbywająca się już po raz 98 ceremonia miała miejsce na cmentarzyku, na którym pochowanych zostało 25 uczestników szkolenia wojskowego, zmarłych niestety na skutek epidemii tzw. grypy hiszpanki. Sam teren cmentarza został przez władze miasta oddany Polsce. W rozpoczynającej uroczystość defiladzie przy dźwiękach orkiestry dętej Lincoln Llewellyn Regiment Band za marszałkiem honorowym przemarszu, komendantem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Wincentem Knapczykiem, uczestnikiem bitwy o Monte Cassino, maszerowały poczty sztandarowe żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina i bazy lotniczej w Niagara Falls, przedstawiciele m.in. parlamentów federalnego i prowincjonalnego, rządu polskiego, ambasady RP w Kanadzie i ambasady Kanady w Polsce, władz Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz merowie Niagara on the Lake Pat Darty i St. Catharines Walter Sendzik. Następnie za drugim marszałkiem defilady Ryszardem Bućko szli prezentujący się, podobnie jak pan Bućko i poczet sztandarowy 12. Brygady Zmechanizowanej w oryginalnych mundurach armii generała Hallera, niosący flagi Kanady, Polski, USA i Francji, członkowie działającej przy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Millennium wraz z działaczem Kongresu Polonii Amerykańskiej zachodniej części stanu Nowy Jork Stephen Florem. Dodajmy, że w tym roku trzecim marszałkiem przemarszu był organizujący przebieg defilady były poseł federalny Ted Opitz, który wcześniej służył w armii kanadyjskiej. W defiladzie uczestniczyły poczty sztandarowe, przedstawiciele wielu organizacji społecznych i weterańskich z Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także dzieci i młodzież ze Szkoły Polskiej imienia Marii Kodobnickiej w St. Catharines. Pomimo niesamowitego upału ubrani w swoje odświętne stroje rycerze Kolumba z polonijnych parafii z Toronto, Mississaugi, Brampton i St. Catharines. W tej wyjątkowej paradzie licznie uczestniczyli instruktorzy i młodzież Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie na czele z przewodniczącą zarządu okręgu harcmistrzynią Haliną Sandik. Wśród ponad 100-osobowej grupie harcerek i harcerzy z chówców Watra i Pieniny były zuchy dziewczynki i harcerki szczepów Wisła z Hamilton, Kaszuby z Oakville, Kartuzy z Burlington, Kujawy z St. Catharines, Szarotki i Wieliczka z Mississaugi oraz Zarzewie z Brampton, a także harcerze szczepów Dunajec z Hamilton, Parasol z Kitchener-Waterloo, Pomorze z St. Catharines, Pięść z Windsor i Wigry z Mississaugi. Wraz z panem Wincentem Knapczykiem w uroczystości wzięło udział kilkoro weteranów. Dyrektor organizacji War Amputees of Canada, również uczestnik bitwy o Monte Cassino, kawaler Orderu Virtuti Militari Zbigniew Gądek. Prezes Stowarzyszenia Lotników Polsko-Kanadyjskich Skrzydło Warszawa Jan Gasztolt oraz państwo Antonina i Stanisław Markutowie. Pani Antonina, były żołnierz Pani Transportowej II Korpusu, uczestniczyła w bitwie o Monte Cassino, a pan Stanisław Markut, weteran 1. Polskiej Dywizji Pancernej, brał udział w lądowaniu aliantów na plaży Juno w Normandii. W słynnej zwycięskiej bitwie pancerniaków pod Falaise pan Stanisław został ciężko ranny. Gośćmi honorowymi obchodów setnej rocznicy założenia Wojskowego Obozu Szkoleniowego imienia Tadeusza Kościuszki byli m.in. przybyli z Polski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, doradca ministra do spraw weteranów i osób represjonowanych Magdalena Merta i dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera, pułkownik Piotr Trytek, któremu towarzyszyło kilku oficerów.
chargé d'affaires ambasady Polski w Kanadzie Łukasz Weremiuk i attaché obrony pułkownik Cezary Kiszkowiak, konsul generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, ambasador Kanady w Polsce Steven De Beer, attaché obrony przy ambasadzie Francji w Kanadzie Roger Vendôme, reprezentujący władze Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prezes zarządu głównego Władysław Lizoń i przewodniczący Rady Jerzy Barycki oraz prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Andrzej Ruta i zastępca komendanta SFAP-u Krzysztof Tomczak. Wśród blisko 1000 uczestników uroczystości byli także członkowie klubów motocyklowych Riding Eagles z Toronto i Stowarzyszenia Ride Katyńskiej Pamięć i Tożsamość z Chicago. W uroczystości rozpoczętej odegraniem hymnów Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji i Polski wziął udział pluton honorowy 10. Baterii 56. Regiment Royal Canadian Artillery, zawsze towarzyszący dorocznym pielgrzymkom do polskiego cmentarza w Niagara on the Lake. Po wciągnięciu na maszty flag Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski w imieniu organizatorów tego jubileuszowego wydarzenia odbywającego się w 150. roku istnienia Kanady, zgromadzonych przywitała prezes Zarządu Okręgu Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej Zofia Soja, mówiąc m.in. While the day is an opportunity to celebrate, we must also never forget that we mark this occasion in a hallowed ground of the cemetery. And our freedom to mark this occasion was given to us, to the countless lives that were sacrificed, but those with the bravery, dedication to give lives for our liberty. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki, emerytowany biskup pomocniczy diecezji Hamilton, w asyście proboszcza parafii świętego Maksymiana Kolbe, jednocześnie przewodniczącego Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, ojca Janusza Błażejaka, proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w St. Catharines, ojca Antoniego de Gutisa, misjonarza oblata Maryi Niepokalanej z Mississaugi ojca Macieja Pająka i proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej z Bostonu Jerzego Żebrowskiego. A oto fragment homilii wygłoszonej przez ojca Janusza Błażejaka. Początki XX wieku sprawa niepodległości Polski była coraz częściej poruszana na arenie międzynarodowej. I po wybuchu I wojny światowej polscy politycy wspomagani przez polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie we współpracy z Ignacym Paderewskim, światowej sławy polskim pianistą i kompozytorem oraz politykiem, zaczęli budować polską armię poza granicami kraju. Żołnierzy szukano również na kontynencie północnoamerykańskim. I przy ogromnej pomocy rządu Francji i błogosławieństwie Waszyngtonu Polacy poprosili rząd w Ottawie o stworzenie obozu szkoleniowego właśnie tutaj, w tej małej miejscowości Niagara on the Lake. I władze Kanady w połowie 1917 roku zgodziły się i tak powstał obóz ćwiczebny Kościuszko. Na zakończenie Eucharystii urodzony w St. Catharines biskup Mateusz Ustrzycki przywołał zapamiętane na zawsze wydarzenie z okresu swojego dzieciństwa, kiedy był uczniem 6. klasy szkoły podstawowej. And to this day I remember standing on a corner holding back students from crossing the street. June the 6th, 73 years ago. Which was D-Day. But as a little student, that didn't mean anything to me. To this date, I can't remember the face of this young man who stood behind me and made a remark to me, "Son, you are doing a good job. Pray for the soldiers who are dying on the beaches today." That meant nothing to me then. It does today. And so I commend you today for being here, for honoring those who fought for freedom, who fought for freedom of conscience, which is being attacked today. And so God bless you for being here and for participating in this magnificent prayer that the Catholic tradition has of the Holy Sacrifice of the Mass. God bless you.
części oficjalnej ceremonii prowadzonej przez wieloletniego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza Stanisława Reitmajera i prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Okręgu Zachodniej części stanu Nowy Jork, Johna Lawickiego, kilkoro gości honorowych wygłosiło przemówienia okolicznościowe. Oto fragment listu odczytanego przez ministra w kancelarii prezydenta Adama Kwiatkowskiego, jak i do organizatorów i uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Mija właśnie 100 lat od chwili, gdy 4 czerwca 1917 roku została powołana we Francji Armia Polska. Ogromną rolę odegrali w niej ochotnicy ze środowisk polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wzruszające jest, że wielu spośród nich było potomkami polskich emigrantów i nie znało już starej ojczyzny z własnych wspomnień, ale gotowi byli z najwyższym poświęceniem walczyć dla Polski. Dzięki wsparciu kanadyjskich władz i ogromnemu zaangażowaniu północnoamerykańskich drużyn Sokoła, tutaj, w Niagara-on-the-Lake, utworzono wielki obóz szkoleniowy, do którego napłynęło ponad 22 tysiące polonijnych ochotników. Stąd ruszyli oni na zachodnioeuropejski front, stanowiąc ważną część polskiej armii walczącej we Francji, zwanej od koloru mundurów, Błękitną Armią. Zabierając głos, pułkownik Piotr Trytek powiedział m.in. Jako dowódca 12. Brygady Zmachnierzowanej, jednostki, która nosi imię tak wspaniałego człowieka, jakim był generał broni Józef Haller, zabrałem ze sobą delegację żołnierzy, ale są również ze mną żołnierze z pocztu historycznego, który umundurowany jest w mundury Błękitnej Armii, takie jak przed 100 laty nosili ich poprzednicy. Jestem dumny z tego, że pielęgnujemy tradycję i pamiętamy o bohaterach, którzy przed 100 laty byli gotowi dla ojczyzny oddać to, co było dla nich najważniejsze, własne życie. Pułkownik Trytek przekazał na ręce pani Zofii Soi plakietkę jako wyraz wdzięczności dla organizatorów pielgrzymek do Niagara-on-the-Lake. Pani Magdalena Merta odczytała list od ministra do spraw weteranów i osób represjonowanych Jana Józefa Kasprzaka. Szlak bojowy formacji potwierdził bohaterstwo i odwagę polskich żołnierzy. Nie przypadkiem sztandary formujących się szeregów armijnych udekorowane zostało francuskim Croix de Guerre. W pieśni strzelców amerykańskich żołnierze Błękitnej Armii nazwali siebie bez ojczyzny ludźmi. Ale nie mieli racji. Ich ojczyzną pozostała Polska. Dla niej to właśnie i dla jej chwały, jak mówił generał Józef Haller, zeszli się wreszcie przecie przy wojennym trudzie, żywiąc nadzieję, że nad królewski grób zhańbiony wzlecą orły białe. Huknął działa, jękną dzwony Polakom na chwałę. I rzeczywiście huknęły wojenne działa, przynosząc Polakom chwałę, a Polsce niepodległość. Pani Merta wręczyła pani Soi ryngraf w uznaniu jej działalności społecznej, a szczególnie jej poświęcenia w organizowaniu pielgrzymek. Chargé d'affaires ambasady RP w Kanadzie Łukasz Weremiuk omówił historię braterstwa broni żołnierzy polskich i kanadyjskich rozpoczętą 100 lat temu właśnie w Niagara-on-the-Lake i poprzez okres II wojny światowej trwającego do chwili obecnej. Przypomniał, że Kanada była pierwszym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zaakceptowało przyjęcie Polski do NATO. Następnie pan Weremiuk w asyście pani Magdaleny Merty udekorował medalem Pro Patria członkinie zarządu okręgu Niagara KPK w uznaniu ich działalności społecznej na rzecz Polonii i Polski, w tym za organizowanie dorocznych pielgrzymek na cmentarz Halerczyków w Niagara-on-the-Lake. Uhonorowane zostały panie prezes zarządu Zofia Soja, sekretarz Franciszka Majerska i skarbnik Wiktoria Nawrot. Ostatni mówca, poseł federalny okręgu St. Catharines Chris Beattle, odczytał pozdrowienia w imieniu własnym oraz posłów ontaryjskich Jima Bradley i Wayne'a Gatesa, a także list nadesłany przez premiera Kanady Justina Trudeau. Wieńce pod ołtarzem złożono m.in. od prezydenta Andrzeja Dudy, ambasady RP w Ottawie, 12. Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera
kongresów Polonii Kanadyjskiej i Amerykańskiej, wielu polonijnych organizacji społecznych i weterańskich z Kanady i USA. Panie Zofia Soja i Magdalena Merta złożyły wieńce jako wyraz hołdu dla wciąż mało znanej Elizabeth Usher, której fotografia znajdowała się u stóp krzyża z wizerunkiem generała Hallera. Więcej informacji o działaczce społecznej i dziennikarce Elizabeth Usher, inicjatorce założenia polskiego cmentarza w Niagara-on-the-Lake oraz o historii obozu wojskowego imienia Tadeusza Kościuszki przedstawimy w jednym z najbliższych programów. Apel poległych w obecności plutonu honorowego Armii Kanadyjskiej odczytał syn uczestnika bitwy o Monte Cassino Stan Skrzeszewski, historyk i kurator Muzeum i Archiwum imienia pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego. W apelu przywołał on pamięć o wszystkich, którzy walcząc spełnili swój święty obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – własną krew i życie. W sposób szczególny wspomniał ochotników z USA i Kanady, którzy 100 lat temu zaciągnęli się do wojskowego obozu w Niagara-on-the-Lake, marząc o wolnej i niepodległej ojczyźnie. Po odegraniu przez trębacza oddającego hołd poległym sygnału Ostatnia Warta, żołnierze plutonu Wojska Kanadyjskiego oddali 3 salwy honorowe. Dalszą część uroczystości już tradycyjnie rozpoczął przemarsz pod pomnik nieznanego żołnierza, znajdujący się pod Memorial Clock Tower przy głównej ulicy miasta. W drugiej tego dnia defiladzie, przy dźwiękach orkiestry dętej, ponownie udział wzięli goście honorowi, poczty sztandarowe, przedstawiciele wielu, bardzo wielu organizacji polonijnych, pluton honorowy Wojska Kanadyjskiego. Przy dźwiękach werbli i bębnów harcerskich ponownie maszerowały liczne zastępy wspomnianych szczepów żeńskich i męskich Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie. Doroczna barwna parada w samym centrum Niagara-on-the-Lake wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców miasta, jak i odwiedzających to popularne miejsce rzesz turystów. Informacji na temat zaskakującego przybyszów wydarzenia udzielił zatrzymującym się na chodnikach setkom osób John Lawicki, który prowadził następną, krótszą już ceremonię. Po odegraniu hymnów Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski, Zofia Soja i Władysław Lizoń złożyli pod pomnikiem wieniec od Zarządu Głównego i Okręgu Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Zabierając głos, ambasador Kanady w Polsce, Stephen DeBer, mówił o tradycji braterstwa broni żołnierzy kanadyjskich i polskich, aż po obecną współpracę w ramach NATO. Przypomniał także obchodzone w tym roku jubileusze. 75. rocznicę nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Kanadą i Polską, stulecie obozu wojskowego w Niagara-on-the-Lake oraz 150. rocznicę powstania Kanady. O setnej rocznicy i znaczeniu obozu wojskowego mówił także mer Niagara-on-the-Lake Pat Darte, przypominając również współpracę wojskową między Polską i Kanadą w czasie I i II wojny światowej. Pat Darte podkreślił też ważny wkład, jaki Polonia wnosi w życie społeczne i gospodarcze Kanady. Serdeczne podziękowania za zorganizowanie tej wyjątkowej, jak dotąd największej pielgrzymki, członkom okręgu Niagara KPK złożył prezes Zarządu Głównego Władysław Lizoń, przytaczając również prawie nieznany fakt, że wśród ochotników przybywających 100 lat temu do Niagara-on-the-Lake, by później walczyć w Europie o wolną Polskę, byli także członkowie Polonii z Brazylii. Uroczystość w centrum miasta również zakończono odegranym na trąbce sygnałem Ostatnia Warta, chwilą ciszy ku pamięci żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata i salwami honorowymi oddanymi przez żołnierzy kanadyjskich.